Kilka dni temu wybrzeże koło brzegu nawiedził sztorm, który na zachodniej plaży odkrył żelbetowe konstrukcje z czasów zimnej wojny. Przyjrzyjmy się im z bliska. Konstrukcje, które widzicie, są częścią kompanijnego rejonu umocnionego 19. Baterii Artylerii Stałej, która służyła obronie wybrzeża przed desantem nieprzyjacielskich sił w okresie zimnej wojny. W skład tej baterii miały wchodzić 4 działa o kalibrze 127 mm. Jest ona jedną z 11 baterii fortecznych, wybudowanych w Polsce w okresie zimnej wojny. Jego budowę rozpoczęto w roku 1950. Trwała ona 8 lat, czyli od prawie 60 lat. Ta konstrukcja walczy z naporem Słonej Wody, która zdaje się niedługo dokończy dzieła zniszczenia. No dobra, szczerze mówiąc myślałem, że jest to większe, a ja muszę tutaj chodzić na czworaka. Widać, elementy się odspajają. Widzę zbrojenie, w dużej mierze jest zasypane. Okej, muszę na czworaka chodzić, naprawdę. Okej. Widać, miłośnicy piwek tutaj byli. Widać jeszcze zawiesia. Jakiekolwiek elementy, powiedzmy elektrykę. Widać w tej chwili, jak nierówne są te pierścienie. Może na kamerze tego nie widać, ale naprawdę są takie nierówności widoczne gołym okiem. Zobaczmy, co jest dalej. Bardzo nisko. W tej chwili już muszę leżeć na brzuchu. I z tego, co widzę, jest tam wyjście. Wyjście na powierzchnię, które jest zasypane. No niewiele tego jest. Naprawdę niewiele. Taki pokój z widokiem na morze to byłoby coś. Ale tutaj standard jest za niski. Co ciekawe, zgodnie z decyzją zachodniopomorskiego konserwatora zabytków z 2016 roku, 19. Bateria Artylerii Stałej została wpisana na listę zabytków Pomorza Zachodniego. Niestety, nie dotyczy to części, w której się obecnie znajduję, gdyż do tej pory nikt o niej nie wiedział. Zapytacie się, jak to możliwe? Czy nie istnieją żadne dokumenty opisujące budowę tych bloków? Nie zapominajmy, w jakich czasach je budowano i że do tej pory nie odkryto wszystkich tajemnic z okresu zimnej wojny. Niestety, wygląda na to, że los tego bunkra jest przesądzony. Sztorm poważnie naruszył jego konstrukcję, a następny może zniszczyć go całkowicie. Dlatego też miejscowe władze stanowczo odradzają jego eksplorację.